Siemaneczko, dzisiaj opowiem wam trochę o moim stroju na crossa, na quada. Miałem nagrywać o quadzie vloga, opowiedzieć coś o nim, ale stwierdziłem, że jest za brudny, klamki jeszcze brakuje, bo porwałem ostatnio i linkę, muszę dokupić. Więc stwierdziłem, że nagram dzisiaj na temat, w czym jeżdżę, w co się ubieram na crossa, na quada. Więc zacznijmy może od spodni. W ogóle od spodni i od bluzy. Jako tako, szczerze wam powiem, kupiłem je używane. Z TLD. Nie wiem, to się czyta Trolley Dazing, czy jakoś tak. TLD, wiem, to się mówi. Czy jestem zadowolony z tych spodni? Jestem zadowolony. Łącznie z tym. Z bluzą dałem za nie 200 zł. No to jedynie co było w tych spodniach takiego, to tutaj łatka była. Znaczy nie łatka, tylko była dziura. No i do krawcowej zawiozłem. Jak się jeździ, to nawet tego nie widać. Nawet jak się coś ten... Nikt się jeszcze nie skarbnął, że w ogóle tutaj łatane spodnie. Już trochę swoje przeżyły, już tu się na kolejna dziura robi. Tu z tyłu już tak samo było strzywane, bo dziury porobiły. No a jeszcze może tak z 2 miesiące i będzie trzeba je wymienić. To samo z bluzą. Tutaj widać takie czarne kropeczki. Nie idzie tego już domyć. Czemu z tyłu jest napis Hubbard? To pewnie Hubert, czy jakieś pewnie angielskie, czy jakieś zagraniczne nazwisko, czy imię. To było 105. Pozdzierało się mi to. Nie oddzieram tego, bo i tak za niedługo będę to brał i wyrzuca ten strój. Tu widać plamy, no czasami coś się robiło szybko przy krosie czy coś, przy kładzie, no to kawałek troszkę oleju, coś wyciekło. Już wam pokażę przód, jak wygląda. Z przodu w sumie o wiele lepiej nie wygląda. Tak samo już gdzie niegdzie plamy z oleju, czy nawet z czegoś tam, z jakiegoś picia. Bo to nieraz różne picie wożę, nie tylko samą wodę, bo zależy gdzie jadę. Gogle kupiłem za 100 zł. Datex. Powiem, jestem strasznie zadowolony. No to tak strasznie, no tak w 90%, bo po dłuższej jeździe tak 4 godziny, 3 zaczynają parować. Od góry pomału idą, ale ściągnę je na 5-10 minut do tyłu tam na kas, gdzie jeszcze dalej odparują i znowu można parę godzin śmigać. Tu mam jeszcze takiego kondona, futerał, jak to można nazwać, takie opakowanie na to. Jako tako gogle i kask teraz są brudne, bo nie myłem razem z rękawiczkami. No strój jest wymyty, w praniu był, no i tak on już wygląda, nie domyję go inaczej. Rękawiczki, jestem strasznie zadowolony, chyba najlepsze co mogłem, akurat je dostałem na Mikołaja, Alpa i Star. 24MX, one były wtedy na przycenie chyba 80 zł, teraz są chyba po 67. Ciepłe w zimie wystarczają mi jako tako dosyć. Ja nie mam jakiegoś tak, że sezon, po prostu jeżdżę całą zimę i w domu trochę mniej niż w lecie. Ciepłe w lecie, nie wiem jak się sprawowały, bo dostałem na Mikołaja, więc nie wiem jak to w lecie jeszcze będzie. Kask LS2. Też jestem póki co zadowolony, mam go niedługo, coś koło, ja wiem, 3 tygodni. Mówię, troszkę nieumyty, ale pokażę wam mniej więcej jak wygląda. No, miałem wcześniej jakąś chińszczyznę. W końcu kupiłem LS2, bo to zaczyna się jeździć, to trzeba dbać o bezpieczeństwo. Czapka pod kask 24MX. Powiem wam, myślałem, że na początku to będzie taki zakup, nie zakup. Trochę nieudany. Tak samo dostałem na Mikołaja razem z rękawiczkami. Ja mam trochę długą grzywkę. Daję to, zakładam czapkę tak, żeby grzywko brało mi do góry.
I wtedy w goglach nie mam w ogóle włosów ani nic, nie przeszkadza mi w widoczności. Taka zwykła, przewiewna tutaj dziurki są, czepeczka teraz się trochę skurzyła, ale buty. No co o butach mogę wiele powiedzieć. Miałem kupować te Fly, te Marklewik, czy jakoś tak, te za 500 zł, czy tam 550, coś koło tego, nowe miałem kupować. Ale patrzyłem tak na X, na Allegro, na używane, jako tako, tak trochę używane buty mi nie kręcą. No ale patrzę, Alpaj stare, tych 8. 220 zł było napisane. Piszę do gościa, tak w sumie trochę na żarty, trochę na poważnie. 180 przesyłką i biorę. Gościu od razu się zgodził. Ja trochę zdziwiony, bo tak w sumie tak miałem brać, te buty nie brać. Tak wyglądają od boku. One są teraz umyte. Z tyłu. No i klamry, wszystko działa, nic pourywane. Jedynie czego można się tak w nich przyczepić. Przód to blacha mi już odchodzi. Będzie trzeba albo wymienić, albo buty już inne kupić. Tu już widać, że pęknięte lekko. Podeszwy w sumie najważniejsze. No, jak daje, nie wiem jak wyglądają za bardzo nowe, ale tak plus minus daje im 40%. Na pewno nie więcej niż 60%. Ten tak samo. To teraz miałem 43%. No i jest póki co dobrze, jak z tym ubiorem. Miałem ten kupować gogle lustrzanki. Znaczy ogólnie muszę kupić sobie jakieś albo gogle, albo szybkę wymienić, bo już wam pokażę. Tutaj jest szybka, sami widzicie, już dosyć dobrze zrysana. Mam te zrywki niby, ale na zimę to się za bardzo nie nadaje. Na śniegu czy wody się nazbiera za tym i się źle jeździ. Jako tako jeździłem chwilę w tych zrywkach, jak było lato. No, jak jeździłem z paroma tam, no to powiem wam, to jeszcze na kładzie. No to jak nieraz ktoś mi tam oddał błotem, no to zrywka poszła i w miarę tak było to widać. O stroju na crossa, no to chyba tyle. W niedzielę może, albo dodam filmik z jazdy jakiejś, jak będę gdzieś jeździł, ewentualnie w poniedziałek, nie wiem jak się wyrobię. Albo po prostu zrobię vloga o kładzie. Nic nie obiecuję, bo w sobotę mnie nie ma w domu i nie wiem jak to wypali. Na pewno w niedzielę będę jeździł, ale czy będzie sens to nagrywać, nie wiem kto będzie w ogóle, kto będzie jeździł, to ogólnie to tyle. Nad konkursem myślę, widzę, aktywność rośnie, podoba mi się, już tam widziałem 22 suby. Myślę, że jak będzie koło 100 subów, to konkurs się wtedy zorganizuje, że będzie pewny. Dzięki za komentarze i za wszystkie miłe słowa, i te prywatnie, i w komentarzach, i za lajki wszystkie. Dzięki, narka, trzymajcie się. Jakby coś, te pytania zadawajcie w komentarzach, w YouTube. Mój kanał to, jak widzicie, Honda and Yamaha. I siemka, narka, lewo w górę.